Witam serdecznie, z tej strony Bartek Popiel i w tym screencaście opowiem Ci, jak samodzielnie zwiększyć prędkość czytania. Pokażę Ci kilka trików na to, jak sam możesz poprawić tempo swojego czytania oraz rozumienie czytanych tekstów. Pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, jeżeli chcesz poprawić prędkość czytania, to jest korzystanie ze wskaźnika. Wskaźnikiem może być taki patyczek do szaszłyka, palec, kredka lub długopis. Po co w ogóle jest ten wskaźnik? Wskaźnik jest po to, że dzięki niemu łatwiej pokonasz błąd czytelniczy zwany regresją. Regresja to są takie małe powroty podczas czytania tekstu. Jak widzisz na zamieszczonym obrazku, są takie czerwone strzałki. I to są właśnie takie małe wsteczne ruchy, które wykonujesz, być może nawet całkiem nieświadomie. I często na jedną kartkę A4 takich powrotów przypada kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt. Zauważ, jaka to jest strata czasu. Korzystanie ze wskaźnika uniemożliwia taką regresję, ponieważ oko podąża za wskaźnikiem. Poza tym wskaźnik pomaga wykorzystać potencjał Twojego oka. Jeżeli Ty taktujesz po tekście, tak jak na przykład tutaj są zaznaczone takie trzy punkty w linijce, jeżeli w ten sposób będziesz taktował, to znacznie wzrośnie prędkość Twojego czytania. Zauważ, że takt pierwszy i takt ostatni padają jakieś 1,5 cm, 2 cm od końców tego tekstu. Dlaczego tak to właśnie wygląda? Ano dlatego, że Twoje pole widzenia to jest taka elipsa. I jeżeli Ty postawisz takt 2 cm od końca tekstu, to i tak wszystko zobaczysz, Twoje pole widzenia to wyłapie. Bez żadnych specjalnych ćwiczeń, bez robienia różnych choinek na poszerzenie pola widzenia, Twoje oko jest w stanie to spokojnie zobaczyć. Bo tak jak teraz siedzisz i patrzysz na monitor, to nawet jak się patrzysz przed siebie, widzisz, co jest u góry i widzisz, co jest po bokach, widzisz, co jest na dole. Twoje pole widzenia jest bardzo szerokie. Więc taki mały fragment spokojnie zostanie zauważony. Natomiast co by się stało, gdybyś postawił ten takt na końcu? Zauważ, że gdybyś postawił wskaźnik na końcu, to tracisz potencjał swojego oka, ponieważ część Twojego pola widzenia ląduje na marginesie. A tam jest pusta przestrzeń. Tam nie masz żadnych informacji, po prostu czysta kartka. Więc pamiętaj o tym, aby te takty padały tak jak tutaj widać. 2 cm od końca po jednej stronie i 2 cm od końca po drugiej stronie. Kolejna rzecz, która pomoże zwiększyć prędkość czytania, to jest zmiana prędkości. Jeżeli Ty już taktujesz, jeżeli ćwiczysz ze wskaźnikiem, to masz większą elastyczność. Pewne teksty lub pewne fragmenty tekstów możesz przeczytać wolniej. Na przykład czytasz podręcznik szkolny i jest jakaś definicja. Definicja, która zawiera trudne słowa, więc wtedy czytasz to wolniej i spokojniej. Natomiast jeżeli czytasz rzeczy, które są Ci bardzo dobrze znane, lub jakieś opisy przyrody, lub cokolwiek innego, w co nie chcesz się zagłębiać, to możesz przelecieć po tym tekście tak szybko jak rakieta. Masz elastyczność. Więc nauka szybkiego czytania to nie polega tylko na tym, żeby czytać na wyścigi i wszystko przeczytać w jednym tempie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ty masz możliwość, masz wybór decydowania o tym, co w jakim tempie chcesz przeczytać. Następna rzecz to wokalizacja. Wokalizacja, czyli wymawianie słów. Tak naprawdę nie ma różnicy, czy Ty czytasz na głos, czy Ty wymawiasz tekst w głowie. Bo to i tak przechodzi przez aparat mowy. Możesz się tego pozbyć. Na przykład przeczytaj teraz ten podtytuł. Ten podtytuł nie musisz wymawiać wyrazów. I przeczytaj wyrazy, przeczytaj tylko nie oraz wymawiać. Przeczytałeś tylko te dwa wyrazy? Jeżeli tak, to i tak pewnie zauważyłeś, że słowa musisz oraz wyrazów zostały wychwycone przez Twoje oko i cała fraza została doskonale zrozumiana. Więc możesz się tego oduczyć, możesz nad tym pracować. Wokalizacja jest niezbędna, jeżeli chcesz bardzo, bardzo szybko czytać. Ponieważ jeżeli
ty wymawiasz wyrazy w głowie, to będziesz potrafił tylko tak szybko czytać, jak szybko potrafisz mówić. A to cię ogranicza. Można czytać o wiele szybciej. Poza tym zauważ, że możesz przeczytać wyrazy, nawet jeżeli mają poprzestawione litery. Przeczytaj teraz to zdanie, które jest poniżej. Ok. Tam pisze, większość ludzi poprawnie przeczyta to zdanie, chociaż litery są poprzestawiane. I rzeczywiście badania dowodzą tego, że wystarczy, aby pierwsza i ostatnia litera były na swoim miejscu, a cała reszta może być poprzestawiana i nasz umysł potrafi to uporządkować. Przez to, że masz już pewne rozeznanie wśród wyrazów, że jesteś oczytany, że znasz te wyrazy, twój umysł je dopasuje do pewnego schematu, do pewnej szufladki, gdzie one się wcześniej znajdowały. I nie będziesz miał problemu ze zrozumieniem tego typu zdania. Jak widzisz, ty patrzysz całościowo. Potrafisz rozpoznawać wyrazy i nie musisz ich czytać na głos. Tak samo jak idziesz do sklepu i widzisz butelkę Coca-Coli, to nie czytasz za każdym razem tych dwóch wyrazów Coca-Cola. Tylko patrzysz na butelkę, widzisz ten napis i od razu wiesz, co tam pisze. Nawet nie musisz tego czytać. Zatem możesz pracować nad swoją wokalizacją. Następna rzecz. Jeżeli chodzi o wokalizację, to tutaj również masz wybór. Tutaj również masz elastyczność. Ponieważ jeżeli czytasz beletrystykę, jeżeli czytasz poezję, to wcale nie musisz czytać szybko. Wcale tej wokalizacji nie musisz się pozbywać. Możesz czytać powoli, spokojnie. Możesz jak najbardziej używać tej wokalizacji i zatopić się w ten świat, który autor dla ciebie zbudował. Natomiast jeżeli czytasz podręczniki szkolne, książki o rozwoju osobistym, książki o biznesie i są jakieś rzeczy, które już są tobie znane, możesz je pominąć, możesz pominąć w sensie, możesz wyłączyć wokalizację i przeczytać je znacznie szybciej. Masz po prostu wybór, masz taką możliwość. Następna rzecz, która jest konieczna przy szybkim czytaniu, to jest zadbanie o ciszę. Zadbaj o odpowiedniego rodzaju otoczenie. Ponieważ jeżeli wyłączysz dialog wewnętrzny w swojej głowie, jeżeli będziesz potrafił wyłączać wokalizację i będziesz oglądał w cudzysłowie wyrazy, one i tak będą rozumiane przez twój umysł, to bezsensowne będzie zakłócanie tej ciszy, którą ty sobie stworzyłeś telewizorem lub radiem. Zadbaj o kompletną ciszę, ewentualnie jakąś spokojną muzykę i najlepiej instrumentalną i wtedy czytaj. Ja osobiście wolę czytać w totalnej ciszy. Następny krok to czytanie aktywne. Musisz być głodny wiedzy. Musisz chcieć to przeczytać, musisz mieć konkretne powody, dlaczego chcesz to poznać. Jak czytać aktywnie? Przede wszystkim zadawaj pytania. Jeżeli masz rozdział w książce, na przykład Wojna bolszewicka albo Powstanie psychologii klinicznej, to postaw takie pytania. Kiedy powstała ta psychologia kliniczna? Jakie to miało przyczyny? Jakie było podłoże jej powstania? Czy Polacy również tam mają swoje zasługi? Jakie były etapy rozwoju psychologii klinicznej? I tak dalej, i tak dalej. Czym więcej postawisz pytań, tym lepiej będziesz skoncentrowany później na tekście, ponieważ będziesz wyławiał te informacje. Następna rzecz przy czytaniu aktywnym to jest refleksja. To nie chodzi o to, żebyś ty przeczytał całą książkę na wyścigi od deski do deski, ale jeżeli trafisz na jakąś fajną myśl, jeżeli pojawi się jakieś fajne zdanie, a często tak jest, że w całym rozdziale trafi się jedna rzecz, która cię ujmie, to możesz przerwać na chwilę czytanie i się nad tym zastanowić. Jeżeli czytany tekst, czytana książka zainspirowała cię w jakiś sposób, spowodowała, że w twojej głowie pojawił się jakiś pomysł, to jak najszybciej ten pomysł zapisz i postaraj się go rozbudować. Dobuduj do niego jakiś plan. Nie czytaj dalej tej książki, tylko pozwól sobie na taką chwilę refleksji. Mnie się to zdarza bardzo często, że czytam książkę, trafiam na jakieś fajne zdanie, na jakąś fajną myśl i po prostu odkładam ją na bok, zaczynam myśleć nad tym pomysłem. Bo moim zdaniem właśnie po to są książki, żeby korzystać z wiedzy, a nie tylko, żeby przeczytać książkę dla samego czytania. Owszem, jest to fajna rozrywka intelektualna, jest to gimnastyka dla mózgu, ale ja chcę nieco więcej. Chcę
chcę skorzystać z tej wiedzy, która w tej książce jest zawarta, i przełożyć ją na własne działania. Następna rzecz to zainteresowanie. Zawsze szybciej będziesz czytał teksty, które cię interesują. Zawsze szybciej przeczytasz książkę, jeżeli na przykład interesujesz się rozwojem osobistym, to szybciej przeczytasz książkę na temat motywacji, produktywności, niż na przykład podręcznik ze statystyki. Zatem jak zainteresować się tekstami ze statystyki, jakimiś pojęciami ekonomicznymi itd.? Zadaj sobie jedno bardzo fundamentalne pytanie. Jakie miałbym korzyści z przeczytania tego materiału, gdybym był jego pasjonatem? Gdybyś był pasjonatem ekonomii lub statystyki, jakie miałbyś korzyści z przeczytania tego materiału? I to mogą być takie odpowiedzi jak: byłbym lepszy od innych kolegów, którzy również się tym interesują. Miałbym większe szanse na stypendium. Miałbym większe szanse na olimpiadzie z tej dyscypliny. Mógłbym brylować w tą wiedzą w towarzystwie i tak dalej, i tak dalej. Zastanów się, jakie miałbyś korzyści, gdybyś był pasjonatem tego konkretnego tematu. To spowoduje nieco lepszą koncentrację oraz motywację do czytania tego tekstu. Kolejna rzecz, znajdź motywację. Będziesz czytał szybciej, jeżeli znajdziesz konkretne powody dlaczego. Jeżeli będziesz miał mocne dlaczego, to jak jest tylko kwestią czasu. To się samo znajdzie. Znajdź konkretne powody, dlaczego warto. Na przykład, jeżeli masz podręcznik do psychologii i on jest taki bardzo teoretyczny, to zastanów się, dlaczego warto go przeczytać. Powiedzmy, że jednocześnie jesteś pasjonatem NLP, komunikacji i rozwoju osobistego. I na przykład możesz znaleźć, dlaczego warto. Ano dlatego, że to tak naprawdę z psychologii wywodzą się koncepcje, które później zostały udoskonalone przez różnych trenerów, przez różnych pisarzy. Tak jak na przykład raport, czyli to jest dopasowanie się tempem mówienia, postawą ciała do naszego rozmówcy, i to sprawia, że lepiej się komunikujemy, że osoba, z którą rozmawiamy, szybciej nas polubi, szybciej będziemy wzajemnie, szybciej znajdziemy wspólny język. Ale tak naprawdę raport wywodzi się z badaniami nad neuronami lustrzanymi. Więc dlaczego warto czytać podręczniki takie teoretyczne? Bo znajdziesz podłoże do tej wiedzy, która naprawdę cię interesuje. Następna rzecz, i bez tego nic się nie obejdzie, to jest trening. Nic samo nie przyjdzie. Jeżeli chcesz wejść na szczyt góry, to jeżeli nie posiadasz helikoptera, nie ma takiej możliwości, abyś znalazł się na samym jej szczycie natychmiast w momencie, gdy stoisz u jej podnóża. Nie ma takiej możliwości, byś stojąc u podnóża góry, znalazł się natychmiast na jej szczycie. Chyba że potrafisz się teleportować, to fajnie, gratuluję. Ale jeżeli nie masz takiej zdolności, to niestety trzeba robić krok po kroczku, a może stety, ponieważ tak naprawdę liczy się proces, a nie sam cel. Sam trening może być fajniejszy niż nabyta umiejętność. To cię może pasjonować, to, że nabywasz nowe umiejętności i ciesz się tym procesem. Właśnie o to chodzi. Więc krok za krokiem, trenuj, a zobaczysz, że efekty przyjdą, efekty się pojawią. Teraz proszę cię o jedną fajną rzecz, mianowicie chciałbym, abyś się podzielił tym screencastem ze swoimi przyjaciółmi na Blipie, Facebooku lub Twitterze, albo w innych społecznościach, które lubisz. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ chciałbym, aby wielu ludzi dowiedziało się o tym, że nauka może być łatwiejsza, może być szybka i może być przyjemna. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.